Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta i Fundacji ANWiL dla Wrocławka mogliśmy zorganizować bezpłatne zajęcia dla dzieci, no głównie dla dzieci i tej dorastającej młodzieży z terenu Wrocławka. Oczywiście z przewagą zajęć sportowych, ale również są to zajęcia udoskonalające ich talenty, ich pasje. Między innymi dzisiaj niektórzy, jedna z grup rysuje, jedna tańczy, a z tyłu widzimy trenujących lekką atletykę, królową sportu. Owszem, na wakacje na jezioro można pójść, ale oczywiście trening pierwszy. Po treningu można pójść nad jezioro i sobie odpocząć po treningu na słoneczku, wykąpać się, jak się jest spoconym i jest dobrze wszystko. Jakby mój tata trenował i powiedział, że jest fajnie, no i przyszło mi, naprawdę jest fajnie. I tak, no znalazłam tutaj przyjaciół i fajna atmosfera jest. Powiedz mi, co tutaj szykujesz, jeżeli chodzi o tą pracę plastyczną? No to jest taki dom z liścia. Dom z liścia, tak? A jak ci się podoba na tych zajęciach? Jest bardzo fajnie. I możemy rysować, a ja bardzo lubię rysować. Na razie jest na szaro i kolory z góry barwią. A powiedz mi, jak ci się podobają takie zajęcia? Jest super, fajnie i za rok pewnie też będę. Oczywiście miejsc nie starczyło, zainteresowanie zarówno wśród tych najmłodszych, jak i tych najstarszych, czyli rodziców, którzy już trochę dość mieli dzieci w domu. Związane to oczywiście było z pandemią i obecnością, ciągłą obecnością dzieci w domach. No było zainteresowanie ogromne, szczególnie na dwa pierwsze turnus pierwszy i ostatni. Na drugi i trzeci były jeszcze wolne miejsca do wczoraj, ale z tego co wiem, to już nie bardzo, chociaż tak naprawdę jeden z rodziców wczoraj zapytał, czy można, i w związku z tym, że jedna z dziewcząt zachorowała, znalazło się kolejne wolne miejsce, także są jeszcze możliwości takie w ostatniej chwili, ja to nazywam last minute, możemy się zapisać i wtedy oczywiście uczestniczymy w bardzo ciekawych zajęciach.